Cześć, witam Was w czwartek, chyba tak jest, czwartek 25 czerwiec. Jedziemy tutaj dalej z tym składaniem, bo chciałem dzisiaj sobie to odpuścić, no ale mówię, chociaż trochę porobię przy tym. Kurde, nie wiem, czy to widzicie, To było składane na maszynę i dopiero wtedy koparka malowana, bo tutaj tylko taki przykurz był. Nawet podkładu na tym nie ma. I widzicie, szczotką drucianą to zdarłem. Tu już dalej się będzie trzymać pewnie od tej strony. Ale od dołu, gdzie tam, no ale trudno. Takie było, to zobaczymy, jakie będzie. Szmatę gdzieś miałem. Zamontujemy pierwsze te dźwignie od jazdy. No i później zostanie mi ta lewa od tego tylko. Od wysięgnika i od obrotu. Kurde, wszystko mi z rąk leci. Ale wczoraj po tych zakładaniu tam tych wszystkich wodzików na rozdzielacze, to mnie paluchy tak bolą, że dosyć gimnastyki takiej. Odnośnie szlifierki, fajnie, sprawdza się, tylko że ten włącznik, no dobra, jakby to gdzieś tak było, że tu powinien być u góry, łatwo dostępny, a nie to gdzieś trzeba sięgać. Ona jest na tyle lekka, że wciskając go, to cała szlifierka ucieka, no ale to jakoś sobie radzę. Tutaj wyczyszczone, żadnego tam syfu na tym nie ma, trochę smaru, no to dobra, to kamerę przestawię na koparkę teraz już.
jakbym to przykręcił, to chyba dźwignię i tak tutaj nie uda mi się założyć, przepraszam. Coś mnie dusi, kurde. Nie wiem co. Dobra, no to dźwignię ponakładamy tutaj. Później dopiero na ten. Całość przykręcę. Chyba one tak przychodzą. Gdzieś tu smar miałem, mam. Smar to tutaj mam Shella. Już nawet nie pamiętam, jak to się tam nazywało. Gadus, o. S2 albo S3, bo to tylko takie używam. Może Shell Gadus. Prawdopodobnie to jest S2. Bo już jakiś czas nie mogę tego S3 trafić. Znaczy w sklepie, bo to jakbym tam w internecie zamówił, to pewnie bym bez problemu dostał. Dobra, teraz tak, to idzie lewa. Szła prawa. Tam z tamtej strony pewnie nie widzicie w kamerze. Kot łazi, śruba kibicuje, ale przynajmniej się nie drze, bo jeśli jej dałem teraz saszetkę, no to do rana przeżyje. Wycieramy, skoczę na śruby trochę dam. To tutaj całość i tak będę jeszcze myć przed piaskowaniem, bo co? No bo raz, że tutaj mówię, to są te elementy smarowane. A przed piaskowaniem wszystko musi być odtłuszczone. Nigdy się nie piaskuje tak na żywca, że ledwo maszyna przyjechała do piaskarza i już piaskarkę włączają. No chyba, że była przygotowana do piaskowania. Ale przed piaskowaniem jeszcze ramię będzie ściągane i ten konik będzie tutaj robiony. Kurde, teraz czy ja to w jednej ręce utrzymam? Po jednej śrubie chociaż, żebym sobie załoprzył, tutaj załapał. Muszę te dolne, muszę, bo później ich tutaj nie przełożę. Pasować
ciekawe, bo śruby są dziesiątki, a 12 czy nawet 13 są otwory. No teraz już tego nie będę wykręcać, ale tam któreś już nie pamiętam, mierzyłem, że to całość można tu sobie wyregulować podług tych wodzików, żeby pasowało. Dobra, muszę wziąć teraz co? Klucz. Co tu będzie? 17. Kamera. Ile ja się tutaj namęczyłem, żeby te śruby ocalały, nie pourywać. I co można, to skręcam na stare, te oryginalne. Ale śruby, jak gwinty wyglądają, to na poprzednich filmach pewnie było widać, że łeb od śruby objechany. Przez 2 albo i 3 rozmiary klucza trzeba było mniejsze dać, nabijać na to, co zostało z łebka. A gwint wszystko zdrowe. Kurczę, jak to teraz lekko chodzi. Ale lekko chodzi, to co? Koparka już sama nie będzie jechać. O. Dobra, tu i tu. Tylko, że wiecie co? Albo założę na razie tak. Bo muszę pogwintować, powiercić po zawleczki tutaj w tych bolcach. To kurczę, tutaj oryginalnie 8 były. Teraz to kurczę. Zobaczcie, jak to chodzi. Elegancko. To kurde, w razie zaszło. I to mi się nie podoba. Chyba nigdzie nie przyciera. Dobra, zobaczymy. To tak wygląda, jakby tutaj. Wszystko na świeżo składane. Tutaj chodzi. A tutaj nawet... Sam nurnik bym pewnie tutaj wyciągnął pod rurkami, ale zostawię to tak, jak jest. Kurde, koszulę muszę ściągnąć, bo mi tu gorąco.
A duszno dzisiaj kurczy na dworze, także by coś popadało, to nic, sucho tutaj tak mamy, że... No dobra, wyciągnę tu jeszcze ten bolec i zobaczymy. Zableczka będzie jeszcze na drugi raz, pomimo takiej nędznej jakości. Teraz prawdopodobnie na właśnie mi tutaj brakuje miejsca, żeby muszę tą drugą odbezpieczyć sekcję i wtedy cofnę to, to tam wyciągnę. Chodzi lekko, no bym musiał tutaj szlifować łepek od tego stworznia. Dobra, zostawię tak jak jest. Coś mi tu po dachu łazi jakiś. Ptaszor wielki. Lepiej. Lepiej. Może jak uruchomię silnik, podam ciśnienie, to może to zacznie pracować. Chociaż i tak już jest lepiej. Jazda całkiem nie jest włączona do tyłu. Do tyłu idzie. Dobra. To tu zabezpieczę z powrotem. Bo nie ma co tutaj nad tym debatować. Kurczę, jeszcze się zableczka obkręciła, że sztorc stanie bokiem. O. Ta jest zagięta. Kurde, drzwi sobie tu otworzę. Ósma godzina zaraz, ale już po kolacji jestem, to można działać. Dobra, przyjmijmy, że to mamy. Dobrze, to tu mi zostaną
te dwa do powiercenia. Ale założymy teraz, to mam dokręcone dobrze. Czy tu mam dokręcone, bo to też nie pamiętam, czy tą płytę dociągaliśmy z Jackiem. Więcej miejsca tutaj było, nie tyle. Dobrze. Z niczym wpasować. Dobra. Aha, tam jest, kurczę, wszystko pozakładane, wodziki. A patrzę, śruba jest niedokręcona. Z Jackiem tak tylko mieliśmy załapane. Dobra, jutro na jakiejś przedłużce będę to robić. Tu sobie zostawię nasadkę. No i co, jedziemy teraz lewą tutaj dźwignię. Lewa jest od obrotu, prawo-lewo i od łamania ramienia. Też muszę tutaj to tu zabezpieczyć. Kurde, nie wiem co tu widzicie. Aha, tu mam ten telewizor, bo to szukam na ręce. O, tu nie ma zawleczki. Muszę podkładkę i zawleczkę zagiąć. To moment, czekajcie, bo to idę do imadła. No, to jest zabezpieczone. Wypaść nie wypadnie. Thank you.
cięgła muszę przynieść. Trochę ściszę. Bo to zaraz YouTube będzie mnie ścigać za prawa autorskie. Tak patrzę, tych chyba nie mam tutaj poznakowanych. Kurde, ja to założę. A wyciągnę ten bolec, bo tego sobie... No właśnie. Wyciągnę. Tu widzicie, mam zostawione z oryginalną śrubą. Trochę przesmaruję. Kurde, smar zamknąłem. Najlepiej będzie, jak zawleczki stąd zabiorę. Jak mi się tu wysypią, to kto to będzie zbierać. Dobra, i teraz to tam muszę się gdzieś na dół wpakować z tym. Może od dołu sięgnę tutaj. Czuję, że ten nurnik działa prawidłowo, lekko dociągnięte, tylko teraz to tu złapać. Aha, trochę maźniemy tu. Zobaczcie, jak te gwinty wyglądają. Śruba, która ma ponad 30 lat. Gdzie? Więcej. To kurczę, jak nowa. Drugie cięgiełko też ze śrubą zostawione. Najprościej, żeby nakrętko mnie ten kawałek taśmy izolacyjnej i się nie pogubi. Tym bardziej, że tutaj te podkładki są takie
tło okrągłe. Teraz kurczę, żeby to mi z ręki nie wypadło. Dobra, ale to dociągnę, jak sobie tutaj załapię i... No właśnie. To z tej strony. Nie, z tej, bo tu jest wytarte. A tu jest zamalowane, czyli to... Z tej strony było wszystko. Chociaż kurczę, tak patrzę. Nie, tu. Tamtą będę musiał przekręcić wtedy. Jeszcze sobie popatrzę w komputerze, jak to było. Chyba tak, chyba z tej strony to musi być. Tak, muszę przestawić. Się rozpędziłem, ale to od zewnętrznej musi być. Thank you.
Kurde, chociaż to nie jestem pewien. Dobra, pójdę do komputera. Gdzieś tam na filmach z rozbiórki tego sprawdzę, bo od zewnątrz to bardziej w pionie stoi, nie jest takie tutaj to przekoszone na tych przegubach kulistych. No teraz obrót puszczę dźwignię, zresztą nie tylko obrót, dźwignia sama wraca w swoje położenie, i jedna i druga. Na razie rozdzielacza. Zobaczymy, jak ciśnienie oleju tam będzie podane. Dobra, chyba wystarczy dzisiaj, bo to kurczę 15 po 8, ale coraz bardziej duszno. Może w nocy jakaś burza będzie. Narzędzia pozbieram, bo kot mi tutaj pozrzuca. No to na dzisiaj tyle. Co tutaj z tego więcej? No na pewno jeszcze nagram, jak ją odpalę. A żeby odpalić, kamerę wyciągnę, tylko to kurczę, ona później skrzypi. Łapy mam tylko od tego tłuste. Tutaj jest to wszystko już. Podłogi, zbiornik, podnóżek, ten zawias cały od siedzenia. To jest pomalowane już epoksydem. Tu mi zostało tak, nowy filtr oleju tutaj przychodzi, później pasek klinowy też mam już nowy, alternator był u porządnego majstra elektryka, który naprawia rozruszniki i alternatory. Szczerze mówiąc nie wiem, czy on ładował, czy nie ładował, dostał go na stół do przejrzenia. To jest właśnie, może sobie tutaj gdzieś, o, w razie coś się rozsypie, to też będę wiedział, co to tutaj jest za ustrojstwo. Hitachi jakiś. Termostat do wsadzenia. Wentylator założę, jak pasek nałożę. Napnę wtedy pasek, chłodnica. Tutaj ten wężyk od paliwa zmienię, to zaraz na samym początku go nie dałem w tą obejmę i wentylator go tutaj dziabnął trochę. Taki nie może zostać. Filtr paliwa jest nowy. Na razie tak ta bańka będzie wisieć, bo będzie z tego no po piaskowaniu już, jak tutaj to wszystko wypiaskuję i będę jechać już kolorem, no to zbiornik wymaluję tutaj i wtedy ten dopiero zbiornik będzie zakładany. No i nie wiem co jeszcze. Aha, i filtr powietrza, obudowę Jacek poczyścił, pomalował. Jeszcze muszę, zawsze zapomnę w dzień, przedzwonić do tego człowieka, co ma mi tutaj tym wytaszadłem przejechać konik. I albo mi się przypomni wcześnie rano, albo tak jak teraz właśnie, o, patrzę na koparkę, że to jest do zrobienia tutaj ten. No i co, wtedy
nowy olej do silnika, płyn chłodniczy. Może jeszcze raz octem przepłuczę, bo ocet jeszcze został, a ja ostatnio zapomniałem, zostawiłem wodą tą dejonizowaną układ zalany. No i kurczę, tam trochę taki rudy osad jest, że to może jeszcze popłuczę, zobaczę. No i co? No i tyle. A to jest, mówię, ta dźwignia, tutaj o, lewa gąsienica. To jest tutaj, kurczę, się przycina ten. Zobaczymy, mówię, na sucho nie będę tego rozbierać, a być może tu od tej strony się dostanę, dekiel odkręcę, może te węże na radę odgiąć, bo one pomimo wieku całkiem są elastyczne, jeszcze wszystko tutaj miękkie można wyginać. O. Że jeszcze prawdziwa guma, a teraz to takie gówno robią, że to od samego leżenia na półce to pasek klinowy czy wąż stwardnieje, sparcieje, spęka, zresztą opony tak samo. Po prostu kiedyś kauczuk naturalny był dawany do produkcji gumy, a teraz się zawsze śmieję, że dużo kału, mało czuku dają i to później są takie efekty. Ja w niskopodwoziówce mam węże od instalacji pneumatycznej, od hamulców. Ja ją kupiłem w 2003 roku, no to od tamtego czasu węży nie dotykałem. I są, no powierzchu są, no jakieś tam skruszałe czy takie wypłowiałe, no nie wiem jakby to nazwać. Ale na przykład te węże, które w 2015 roku chyba remontowałem tą przyczepę i była piaskowana i cała instalacja hamulcowa robiona, no to te węże są już w stanie takim, że gorzej niż źle, nie? Szczelne są, ale z wierzchu wszystko spękane. Jakbym wąszak przełamał na ostro, no to same pęknięcia. Dobra, nie będę wam tu marudzić. Idę to w komputer podłączę, niech się tam kurczę smali. Na razie, cześć.